Hej kochani, zapraszam Was na inspirację. Ostatni odcinek bardzo Wam się spodobał, także stwierdziłam, że będę je kręcić częściej. Pomogę Wam tutaj pokazać kilka rzeczy, no nie tylko urodowych, po prostu coś, co mnie zainspirowało, coś, co mi się podobało, poleci Wam jakieś miejsca i różne inne rzeczy. Także zaczynamy. Od czego tu zacząć? Może zacznijmy od zapachów. Zacznę od dwóch zapachów, które były ze mną przez poprzedni miesiąc. I pierwszy zapach wypaliłam Yankee Candle Lake Sunset. To była taka różowa świeca, która ma bardzo ładny, taki delikatny zapach, który ciężko mi bardzo opisać. Jest to dla mnie zapach wakacji. Jak będziecie mieć okazję powąchać właśnie te zapachy świec, to koniecznie zwróćcie uwagę na Lake Sunset. Wczoraj się właśnie wypaliła, cały miesiąc u nas była zapalona. Dosłownie te obrazki oddają, jak pachnie później ten zapach. Drugi zapach, kolejny wosk, Pineapple Sunset. To jest zapach piña colady. Jak wiecie, oszalałam na punkcie piña colady w te wakacje na naszym urlopie. I dokładnie ten zapach oddaje piña coladę, która jest do picia. I to dokładnie tak pachnie. Kokos pomieszany z ananasem. Dla fanek tropików i dla fanów. Polecam Wam do palenia w kominkach. Świetny zapach, Scringle Candle. Dobra, to jak były zapachy, to może przejdźmy do zakupów. Jak wiecie, ostatnio zamówiłam sobie na Zalando moją torbę Donny Karan. To jest Bryant Park, nie pamiętam koloru, ale będę Wam robić osobny film o Donnie Karan. Ale moim największym, najnowszym nabytkiem, z którym chcę się bardzo podzielić, jest najnowsza torebka Michaela Korsa. Zamówiłam około tydzień temu, 2 dni temu do mnie przyszła i tak czekała, aż będzie ten haul i aż będę mogła Wam pokazać. Jeszcze w niej nie chodziłam, ale jak zobaczyłam na stronie, zakochałam się. To jest shopper Jet Set Travel w kolorze koral. I jak pamiętacie, ja już mam taką torebkę, tylko w takim kolorze ciemno-koralowym, czerwonym i świetnie mi się sprawdza. Jest to jeden z moich ulubionych modeli, ponieważ jest bardzo pojemna. To jest osobna przegródka na laptopa. W środku jest kieszeń. Jak wiecie, ja muszę mieć torebkę z suwakiem. I tak się niesamowicie cieszę, że ta torba, ta konkretna torba ma tutaj suwak na górze. Tego nie ma w moim poprzednim shopperze. Suwak tutaj i dodatkowo kieszeń na suwak na laptopa w środku. To jest po prostu idealny model torebki. Jeszcze ma tutaj metki, zobaczcie. Nie zrywałam, nie nosiłam jeszcze. Torebka przyszła świetnie zapakowana, wszędzie była zabezpieczona. Co tu dużo opowiadać, Michael Kors mówi sam za siebie. Oczywiście są tacy, którzy nie lubią tej marki, ale ja kocham tę markę, jak wiecie, od dawna noszę te torebki. Zresztą zrobię Wam osobny odcinek o Michaelu Korsie i po prostu zakochałam się w tym kolorze. Jeżeli chodzi o zakupy na Zalando, to ja zawsze szukam kuponów. I tak jak mi się udało kupić tą torebkę na wyprzedaży i nie wiem czy jeszcze jest, jeżeli jest, to Wam oczywiście podlinkuję wszystko na dole. Zresztą na bieżąco możecie tam sprawdzać. Ja zawsze wchodzę na kody rabatowe i sprawdzam, czy jest aktualnie jakiś rabat. I weszłam dziś rano na stronę i okazuje się, że jest rabat, jest aktualnie 12%, ale tamte kody cały czas się zmieniają, cały czas pojawiają się nowe, także naprawdę możecie zaoszczędzić, czy to przy mniejszych zakupach, kiedy kupujecie sobie jakiś t-shirt na Zalando, czy przy większych, kiedy właśnie buty, czy torbę. Macie naprawdę dużo fantastycznych marek, także wiecie, że ja kocham Zalando, to jest moja ulubiona strona do kupowania, a kiedy coś tam kupuję, zawsze wchodzę na kody rabatowe i sprawdzam, czy jest może darmowa wysyłka, czy jest może kod, także odsyłam Was zarówno do kodów rabatowych, jak i do Zalando, żebyście sprawdzili aktualne promocje i przeliczyli sobie. Jak mnie pytacie, ile kosztuje wysyłka, ile to będzie szło, wszystko macie na stronie. Wystarczy, że wrzucicie do koszyka. Jeżeli wejdziecie przez kody rabatowe, dodatkowo naliczy Wam się rabat. Tam często albo się pojawia rabat, albo musicie wejść przez stronę. Wchodzicie, wszystko Wam wskakuje, wkładacie do koszyka i widzicie, ile to będzie wynosiło. Standardowo wysyłka na Zalando jest bezpłatna. Jeżeli chcecie przyspieszoną wysyłkę, to musicie zapłacić dodatkową kasę. To wszystko Wam się pojawi, kiedy przejdziecie do podsumowania. I oczywiście, jeżeli towar Wam nie będzie odpowiadał, to przyjdzie do Was kurier. Wystarczy, że w tą samą torbę, w której Wam to wszystko przyszło, w sensie pudło, zapakujecie to z powrotem, tak jak przyszło, przychodzi kurier i za darmo to od Was odbiera i później zwracają Wam kasę na konto, więc to jest genialne rozwiązanie i dlatego ja kocham Zalando. No i oczywiście kody rabatowe, bo mamy rabat, jak tutaj nie korzystać z rabatów. Oczywiście na kodach rabatowych znajdziecie też rabaty do innych sklepów. Jak wiecie, kiedyś robiłam zamówienie na Seforze, no w wielu sklepach, także odsyłam Was na stronę, nie tylko ciuchy, nie tylko uroda, także przejdźcie koniecznie na stronę, zanim zrobicie jakiekolwiek zakupy w sieci. Coś, co kocham nosić latem, to są kimona i ja Wam tu pokażę moje 3 ulubione kimona. To jest bardzo fajna sprawa, żeby to narzucić, czy to w chłodniejszy wieczór, czy to kiedy słońce zachodzi, czy to kiedy wchodzimy do cienia, mimo że jest gorąco, a w cieniu jest zimno. Kimono to jest idealna rzecz, na lata dodatkowo wygląda bardzo letnio, wiosennie. Możecie też się zakryć, jeżeli nie chcecie odkrywać ramion. Moje ulubione kimona, po pierwsze to a la kimono gejszy i na środku, na plecach ma taką oto koroneczkę, bardzo szerokie bardzo luźne, lubię te kolory, wyglądają super. Czasem też chodzę w tym po domu, jak nie chcę właśnie zakładać czegoś takiego, wiecie, grubego na siebie. Drugie kimono jest w taki niebieski wzór i jest fajny, bo na końcu ma frędzle. Mogliście widzieć u mnie na filmach z wakacji, na łobuzach, właśnie często też to kimono nosiłam. To jest też super rzecz na plaży, właśnie jak jesteście na plaży, czy idziecie do baru, nie chcecie iść w samym bikini, czy wchodzić na plażę, czy nad basen właśnie już w bikini rozebranym, to możecie sobie coś takiego zarzucić. To jest taki ala szlafroczek, właśnie ala kimono. I trzecie, w takich kolorach, to jest mój niedawny nabytek, też z frędzlami czarnymi. Uwielbiam kimona, uwielbiam nawet zwykła biała bluzka, czy tam topik na ramionczka, zarzucacie kimono i już wygląda to fajnie i wakacyjnie. Dalej mam trzy książki, takie trzy lekkie pozycje. Pierwsza książka mojego urlopu, Nasz mały PRL, pół roku w M3 z Trwałą, Wąsami i Maluchem. I to jest, słuchajcie, historia pary Izy i Witka, którzy są dziennikarzami, i ich córeczki, którzy postanowili, w sensie córeczka nie postanowiła, tylko rodzice postanowili, że przez pół roku postarają się przenieść do PRL-u, że zrobił sobie taki jakby socjologiczny eksperyment i po prostu zmienili mieszkanie, zmienili auto na maluszka, zmienili całe swoje życie, zmienili, Iza zmieniła nawet sposób gotowania i sprzątania w domu i opowiadała, jak bardzo było jej ciężko. Udawali, że są w PRL-u, jak rozmawiali z innymi ludźmi, i to było właśnie bardzo śmieszne w tej książce, jak opisywali, jak wchodzili do sklepu, szukali specjalnie takich starych sklepów, takich, wiecie, oldschoolowych, gdzie jeszcze są starszej daty sprzedawczynie, wchodzili i pytali, czy coś tam dziś na przykład rzucili, czy mają coś pod ladą. Uśmiejecie się, jak będziecie to czytać. Przypomnijcie sobie też, że różne zdarzenia z dzieciństwa, różne fakty, które wtedy wydawały się normalne. Oczywiście, że tak, ale co nam daje ta książka i na co zwraca uwagę, że kiedyś ludzie więcej ze sobą spędzali czasu, a mniej przed komputerem. Ponieważ Iza i Witek odrzucili też komputery, oprócz oczywiście pracy, Witek musiał w pracy używać komputera i na to narzekał, bo w redakcji mu nie pozwolono pisać na maszynie, mimo że próbował na początku. Najważniejsze jest właśnie to, że przez to, że siedzimy tyle w internecie, przez to, że siedzimy tyle na Facebooku, marnujemy bardzo dużo czasu i oni narzekali właśnie na to, że nikt się z nimi nie chciał spotykać tak normalnie, bez zapowiedzi, i zawsze był to jakiś problem. Także to jest książka, która daje dużo do myślenia. Nie dość, że sobie można powspominać dawne czasy, jeżeli jesteście z lat 80., to dodatkowo przemyśleć własne relacje i tak dalej. Druga książka jest Tylera Oakleya. I to jest książka youtubera. My staramy się z Darkiem czytać wszystkie książki youtuberów. I to jest książka po prostu o tym, jak on opowiadał. Opowiada tak naprawdę, jak trudno miał, kiedy dorastał w dzieciństwie, ale przede wszystkim później, jak odkrywał, że jest gejem, jak później poszedł na studia, jak właśnie mu było ciężko, jak było mu ciężko w związkach, jak zaczynał na YouTubie. Także jeżeli lubicie Tylera, musicie kupić Binge. Binge to jest takie słowo, które ciężko tak naprawdę przetłumaczyć na nasze, nie wiem, jak to powiedzieć. Tak jak jest binge eating, czyli takie napady, że ktoś się rzuca na jedzenie, tak, nie kontroluje tego. Albo binge shopping, czyli taki zakupoholizm. Nie wiem, jak przetłumaczyć dokładnie to słowo. W każdym razie on opowiada o tych swoich właśnie napadach na różne rzeczy. Myślę, że to jest bardzo dobra książka, szczególnie właśnie jak jesteście fanami. No i pokazuje, że nie zawsze życie jest takie kolorowe. I trzecia książka, którą Wam polecam, to jest taki bardziej album, ale też można tutaj sporo poczytać i się dowiedzieć. Face Paint, Lisa Eldridge, i to jest The Story of Makeup. I to jest dokładnie, tak jak nazwa wskazuje, historia makijażu. Tutaj nie znajdziecie tutoriali, tutaj znajdziecie samą historię. Lisa naprawdę zrobiła kawał dobrej roboty. Tutaj są przepiękne też ilustracje i przykłady makijaży. Co, gdzie, dlaczego, skąd się wzięły trendy, zapożyczenia. No, genialna książka, jeżeli się interesujecie makijażem. Z tego, co już pisaliście, to już chyba weszła do naszych Empików i innych księgarni, ale to musiałabym sprawdzić. W każdym razie ja ją zamawiałam z Amazona brytyjskiego. Można ją spokojnie dostać online. Teraz filmy, które chcę Wam polecić, to przede wszystkim Daddy's Home, chyba tak się nazywa, czy Stepdad? Daddy's Home. Z moim i mojej siostry ukochanym aktorem Willem Farrellem, aktorem komediowym. Oczywiście o wojnie ojczyma z ojcem, wojnie o dzieci. Mega się uśmiałam na tym filmie, bardzo mi się podobał. To jest właśnie typowy taki rodzinny, fajny film. Oczywiście przerysowana amerykańska komedia, ale naprawdę bardzo śmieszna. Kolejny śmieszny film, który Wam polecam, to jest The Boss, czyli Szefowa, z Melissa McCarthy chyba się tak nazywa ta aktorka. Też uwielbiam tą aktorkę, zagrała po prostu świetnie. Taką typową, wredną szefową, która okazuje się na koniec, że jednak dba o tych swoich pracowników, przyjaciół i tak dalej, mimo że wszyscy na początku myśleli, że jest kobietą bez serca, także Szefową wam polecam. I jeszcze jeden był taki śmieszny film. A, i Sąsiedzi 2. Sąsiedzi 2 to też jest fajna komedia z Zackiem Efronem i wielu w ogóle fajnych aktorów, tego szczególnie młodego pokolenia, jeżeli lubicie takie filmy dla nastolatków, o nastolatkach, o szalonych amerykańskich nastolatkach, to wam polecam te właśnie 3 komedie. W tym miesiącu polecam wam same komedie, nic ciężkiego, nic trudnego. Same śmieszne filmy. Jeśli chodzi o miejsca, to bardzo chciałabym wam polecić nową śniadaniownię na mapie Warszawy, to jest Milanowo, na rogu Woronicza i Puławskiej. Bardzo ładne miejsce, słodkie, takie piękne pastelowe kolory, bardzo dobre jedzenie, może troszkę nietypowe na śniadanie, ale warto się wybrać. I standardowo polecam wam też śniadania w Aioli, ponieważ promocja na śniadanie w cenie kawy nadal trwa i możecie w tygodniu zjeść sobie śniadanie dosłownie w cenie waszej kawy, czyli tam powiedzmy za 8 zł. A w weekend jest chyba na odwrót, że do każdego śniadania macie kawę za darmo. Także tam też są pyszne śniadania i wam serdecznie polecam. Kochani, to już wszystkie moje inspiracje. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chodzi o koszulkę, to mam na sobie miłego dnia w kolorze pudrowym. Będziemy też wprowadzać nowe rozmiary, ale to więcej wam powiem w osobnym filmie. Będą nowe rozmiary, będzie mniejszy rozmiar i będzie jeszcze większy rozmiar, bo o to prosiliście. Pojawiły się nowe case'y z napisem HEJŁOBUZY i pojawiła się też nasza biżuteria. Także koniecznie odwiedźcie naszą stronę stylizacjeTV. To już tyle w dzisiejszym filmie. Zostawcie kciuki do góry, jeżeli wam się podobało i widzimy się w kolejnym. Pa, pa!